wspomniałeś też tutaj Akopa, tak, i to wydarzenie, kiedy się do niego wybrałeś. Wielki szacunek za to, tak, bo jest wielu internetowych napinaczy. Ty pokazałeś w ten sposób, że nie jesteś tylko zwykłym napinaczem, ale po prostu chcesz konkurować. Także szacunek za to. Przybył dziś do siebie taki przydomek, hejter Akopa. Ja specjalnie go tutaj nie używałem, bo ty chyba nie lubisz, jak tak cię nazywają, prawda? Nie, jakby wiesz, nie mam z tym problemu. Ja mam dystans do siebie, więc jakby, no nie wiem, ktoś nazywa, to niech to nazywa. Nie jestem hejterem, bo ja nikogo nie hejtuję. A to, że nie wiem, coś tam na Akopa filmik zrobiłem i tak dalej, no to więc ja uważam, że no po trzech walkach KSW, osoba publiczna i tak dalej, mogłem to zrobić i nie wiem, nie wyzywałem go, nie wiadomo jak tam, ale jakby, no mówię, ktoś mnie nazywa hejterem, niech sobie nazywa, nie mam naprawdę z tym problemu. Ogólnie jakby, no z organizacją, którą zawalczę prawdopodobnie z Alanem, no to jak zobaczymy jak pójdzie, ale jakieś tam rozmowy były właśnie, że może kiedyś by doszło do walki z Akopem, ale zobaczymy, no taki jest cel, no, ogólnie tak bym chciał na pewno, tak, chciałbym temu Akopowi pokazać, że on serca do walki nie ma, nie jest fighterem, a nie jakimś tam gladiatorem, jak ja to mówię zawsze o sobie, że jesteśmy takimi współczesnymi gladiatorami, którzy pomagają właśnie czy dzieciakom i tak dalej w różnych sytuacjach właśnie przez fundację, tak, ja mówię o sobie. Ale chciałbym się zmierzyć z Akopem, to tak na mówię, no chciałbym się, w każdej chwili mógłbym się z nim zmierzyć. No. Okej. Okay. Akop po tej całej sytuacji wrzucił filmik taki nie za długi do internetu, jak cię obala. To wyglądało tak. Na jego łatwe zwycięstwo, jak to wyglądało? Znaczy, no słuchaj, no ja jak przyszedłem tam, to ja nie miałem pojęcia, wiesz, no MMA to tylko z telewizji, tak oglądałem, więc jakby ja nic nie trenowałem, ja nie zrobiłem jednego nawet treningu, tak, więc ja poszedłem tam z myślą, że nie wiem, pobiję się z nim w sensie, no nie wiem, w stójce i tak dalej, no bo dla mnie, no nie wiem, jeśli ktoś mnie zaprasza na sparring i tak dalej, no to kurde, no on topowy zawodnik, KSW, przychodzę ja jakiś tam lecz, tak, więc no powinien się ze mną pobić tak naprawdę, a on nic, tak, tylko nie wiem, no po łatwe szedł, no i to też tak nie wyglądało do końca, wiadomo jak on tam pokazał, bo to było najpierw tak, że ich tam było chyba ze 30, ja przyszedłem sam, więc oni najpierw dali mi takiego chłopaka jakby, żeby tam się ze mną sparingował, takiego z 80 parę kilo, żeby mnie tam podmęczył, ja jakoś tam sobie z nim dawałem jeszcze radę, więc później dali mi cięższego gościa, takiego już ponad 90 kilo, tamten już mnie wymęczył niesamowicie, no taka jest prawda, żeby tam wydusił, leżałem i tak dalej, wymęczył mnie niesamowicie i dopiero później trzeci był Akop i taka jest prawda. I Akop, no wielki tutaj fighter, a bał się wejść nawet pierwszy. Więc, no i to nagrali, tak? Nagrali to, jak poszedł w nogi. Ja tam stawałem, bo jakby on ze mnie schodził i dalej chciałem się jakby bić, no bo nawet tam się o Milanczuk, tak się pytał, czy chce się bić. Tak, a ja mówiłem, że tak. No i tyle, no, więc tak to wyglądało, no. No to fajną też ekipę do trenowania trafiłeś tam, prawda? Niech nie myślisz o treningach kiedyś z nimi? Nie myślałem. Ja planowałem na stuli jeszcze przez jakiś tam czas właśnie, no ale teraz mam tutaj ekipę, no dobrą, cały czas sparuję, no z kickbokserami, trenuję z mistrzami, nie wiem, wicemistrzami Muay Thai, z mistrzem kickboxingu sparuję, więc no mam dobrą naprawdę ekipę na chwilę obecną, nie? Jakby... Jak wspominałeś, ta walka z Akopem jest możliwa, jest ona gdzieś tam w dalszej perspektywie. Jakieś rozmowy konkretne trwają? Ty masz w ogóle jakiegoś menadżera profesjonalnego, który się zajmuje... Nie mam menadżera, nie. Czyli ty negocjujesz z tej walki? Czy trener? No tak, ja rozmawiałem tak z pewnym organizatorem właśnie o tym i jakby no to był taki też zalążek, żeby tam właśnie ta walka z Alanem, a później właśnie z Akopem, nie?